kawiarni Notabene w Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji odbył się benefis pułkownika Kazimierza Koreckiego. Uczestnikami wydarzenia byli najbliższa rodzina, przyjaciele i znajomi. Uhonorowania pewnych ludzi, a jednocześnie spędzenia czasu. A zaraziłem się tym, oglądając Piwnicę pod Baranami z Piotrusiem Skrzyneckim. To były cudowne wydarzenia artystyczne. A w ogóle to gdzieś tam we mnie jest, bo na studiach formy teatralne mnie zawsze interesowały, a to jest taka parateatralna forma, gdzie właściwie robi się coś na kształt mini teatru. Ja to nazywam, że to jest wydarzenie artystyczne, bo ja szanuję wszystkie formy doceniania ludzi, te wręczania dyplomów i tak dalej, ale to jest sztywne. Ja szukałem jakiejś formy pięknej, luźnej, artystycznej, która zaangażuje salę i wielu innych ludzi. I dzisiaj była pierwsza próba, nie wiem, czy się podobało, ale założenie następujące moje i najważniejsze, że młodych ludzi, którzy razem ze mną chcą to robić, bo ja samem tego nie zrobił, ale jak ja powiedziałem o tym, mówiłem, panie Adamie, my to razem z panem zrobimy. Piękny moment, no każdy by chciał dożyć takiego momentu. Więc razem z nimi działam i będą następne co pół roku. Założę jest co pół roku benefis. Zaskoczony. Tak mi koledzy potrafili przygotować taką uroczystość, chociaż ja tam troszkę współdziałałem z tym, ale nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że to będzie naprawdę taka wspaniała, znaczy pierwsza uroczystość. Cała rodzina zjechała z daleka, 600 kilometrów jechali. Jutro odjeżdżają, ale jednak do tatusia, dziadzia, pradziada, wszyscy przyjechali. No. A jakie znaczenie ma dla pana ta uroczystość? No, ta uroczystość ma tyle znaczenie, żeby koledzy i koleżanki i ta społeczność, która to przyszła, żeby się przekonała, że jednak ja tutaj 50 lat w Kłodzku od 1962 roku zrobiłem dużo. I w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wszystkie uroczystości, wszystkie osłonięcia tablic pamięci narodowej, wszystko to nasz Związek Żołnierzy to wszystko organizował. Nie zabrakło występów artystycznych uzdolnionej młodzieży oraz gwiazd pieśni i tańca zespołu Rusałki oraz Szalejowianki. Kazimierz Korecki to znany mieszkaniec Kłodzka, emerytowany oficer Wojska Polskiego, społecznik Działkowiec. Benefis był wspaniałą okazją do wspomnień i rozmów. Uroczystość ku czci naukowo benefisem nazwana. Jest to uroczystość bardzo dostojna i dedykowana dzisiejszemu benefisantowi, któremu chcemy złożyć hołdy i dziękczynienia za wszystko, co zrobił na rzecz nie tylko najbliższego otoczenia. Nie każdemu jest dane i nie każdy dostępuje takiej godności, by być centralną postacią tak doniosłej uroczystości. My jeszcze więcej szacunku dla Cię mam i dlatego serdecznie pozdrawiamy. Witaj, Kazimierzu, zacny kolego, przyjacielu, jakich w świecie nie ma wielu, bohaterze dnia codziennego, a przede wszystkim wieczoru tego pierwszego indywidualnego benefisu przez Twoich fanów starannie przygotowanego. Gdy zapłonął nagle świat, bez różami szli przez śpiący las. Rynnym rytmem młodych serc, niespokojne dni odmierzał czas. Inicjatorem, a zarazem gospodarzem cyklu spotkań pod hasłem Czas na benefisy z przesłaniem Kochajmy ludzi jest Adam Łącki, który z dużą dawką humoru i klasy poprowadził spotkanie.